Witam gorąco i serdecznie w kolejnym czwartkowym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. W Polsce coraz więcej przedsiębiorców buntuje się przeciwko obostrzeniom covidowym i codziennie otwierane są nowe, ale jednak stare punkty takie jak siłownie, pensjonaty, sklepy czy innego typu restauracje. Z kolei w Norwegii Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła audyt, z którego jasno wynika, że w 1/3 punktów, również gastronomicznych czy hotelarskich, nieprzestrzegane są obostrzenia covidowe. Przeprowadzono dotąd ponad 500 inspekcji i w 34% z nich stwierdzono naruszenia. Część z nich dotyczy m.in. zakwaterowania pracowników z zagranicy, w tym z Polski. Na kolejne miesiące przewidziane jest kolejnych 1500 kontroli, a norweska Inspekcja Pracy prosi wszystkich, którzy widzą, że przepisy covidowe są nieprzestrzegane, aby o tym inspekcję informować. Zmieniamy trochę kąt patrzenia na rzeczywistość i dostrzegamy norweskiego okulistę. Okulista z Norland oszukał kilka tysięcy osób, a z tych kilku tysięcy osób niektóre były oszukane po kilka razy, ponieważ łącznie dokonał ponad 32 tysięcy oszustw na łączną kwotę ponad 12 milionów koron. Sprawa jest rozwojowa, policja nie podaje, czy chodziło bardziej o soczewki, czy bardziej o oprawki, a może o okulary przeciwsłoneczne. W każdym razie ja w takich momentach cieszę się, że nie mam problemów ze wzrokiem. Norweska para królewska przyjęła pierwszą dawkę szczepionki. Kolejną, drugą i ostatnią dawkę przyjmie za 3 tygodnie. Jak do tej pory, do 13 stycznia, w Norwegii udało się zaszczepić ponad 25 tysięcy osób. A wracając do pary królewskiej, ta została zaszczepiona poza kolejnością, z tego względu, że jednak para królewska to para królewska i wszyscy zgodnie zgodzili się, żeby ją zaszczepić, chociaż nie podano, ani ja nie mam takich informacji, czy para królewska, czy król Harald, czy jego małżonka planują w najbliższym czasie grać w filmach, albo już grali. Jak mawiał klasyk, jak jest zima, to musi być zimno i jak jest zima, to pewnie pada śnieg. Nie wiem, czy pracownicy pługów śnieżnych w Bergen znają to klasyczne powiedzonko z misia, ale wiedzą, że jak jest zima, to musi być śnieg. W Bergen tak się składa, że jest również dużo hulajnóg, które ci pracownicy pługów śnieżnych muszą ręcznie wyciągać z zasp, co zwiększa zdecydowanie koszty odśnieżania w Bergen o około 100 tysięcy kor. Także odśnieżanie w Bergen trwa dużo dłużej i kosztuje dużo więcej, a w planach jednak śnieg ma jeszcze padać przez kilkanaście tygodni. W każdym razie właściciele firmy, które wypożyczają te hulajnogi, mówią, że te hulajnogi kiedyś sprzątną. No i fajnie. A ja, żeby jakoś spuentować tą historyjkę o śniegu, powiem, że kiedyś w śniegu znalazłem naprawdę grubą, złotą bransoletę, którą sprzedałem za gruby hajs. Także w śniegu można oprócz hulajnóg znaleźć coś fajnego, czego i wam życzę. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego piątkowego poranka, i sobotniego, i niedzielnego, i poniedziałkowego również. Trzymajcie się, dzięki, cześć.